Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych. Przez pandemię i lockdowny praca zdalna weszła pod strzechy, ale budzi wiele zastrzeżeń w kwestii bezpieczeństwa danych i przestrzegania prawa pracy. Dlatego prosto z 10. Forum Nowych, Europejskiego Forum Nowych Idei, czyli EFNI, prosto z Sopotu, łączy jest z nami Katarzyna Łażewska-Hrysko, główna inspektor pracy. Dzień dobry, witam w Biznes 24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo. Pani inspektor, czy inspekcja pracy może wejść do prywatnego mieszkania, do prywatnego lochu? Nie może i na razie nie chcemy też takich regulacji, które by nam to umożliwiały. Szukamy rozwiązań, które umożliwiałyby bezpieczne wykonywanie pracy również w formule zdalnej, ale bez konieczności wchodzenia Państwowej Inspekcji Pracy do mieszkań prywatnych pracowników. Tak jest zresztą przyjęte jako zasada w innych krajach Unii Europejskiej, więc tutaj w tym zakresie chcielibyśmy też do podobnych standardów dążyć. Oczywiście zwracamy uwagę jako Państwowa Inspekcja Pracy na te kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. To jest dla nas priorytet, żeby te warunki pracy również w domu były dla pracownika optymalne z punktu widzenia jego ergonomii, stanowiska pracy, kwestii związanych z czynnikami psychospołecznymi, bo o tym też się dużo mówi, ale nie widzimy w tym momencie możliwości ani takiej potrzeby, żeby wchodzić do mieszkań prywatnych pracownika. Bardziej chcielibyśmy się skoncentrować na tym, żeby regulacje prawne nakładały takie obowiązki, których realizacja będzie możliwa z punktu widzenia zarówno pracownika w kontekście jego przestrzegania, jak i pracodawcy w zakresie realizacji tych obowiązków, a kontrola i nadzór będzie w wyjątkowych sytuacjach, załóżmy wtedy, kiedy dochodzi do zdarzeń wypadkowych, natomiast nie będzie normą i standardem. Duży nacisk tutaj widzimy i dużą jakby część, którą trzeba będzie zrealizować i wykonać w zakresie budowania świadomości społeczeństwa, budowania świadomości pracowników, jakie elementy w zakresie organizacji swojego stanowiska pracy należy uwzględnić. Pani inspektor, które praktyki ze strony pracodawców, ze strony tych, którzy zatrudniają i często wysyłają pracowników na pracę zdalną, budzą państwa największe wątpliwości, największe zastrzeżenia? Ja myślę, że trudno w tym momencie udzielić odpowiedzi na to pytanie, dlatego że to pandemia spowodowała, że mamy do czynienia z taką powszechnością pracy zdalnej. Wiemy, że lockdowny wymusiły na nas, żeby nie zamykać działalności prowadzonej w wykonywanie pracy w warunkach domowych. Natomiast my nie mamy jeszcze jako Inspekcja Pracy przez te półtora roku takich stricte doświadczeń kontrolnych, bo wynika to z tego, że nie wchodzimy do tych mieszkań prywatnych. Niemniej jednak bierzemy udział w procesie legislacyjnym, też zastanawiając się nad tym, jak formułować przepisy i mamy też informacje zarówno od pracowników, jak i przedsiębiorców, co stanowi największą bolączkę. I tutaj można podzielić te zagadnienia na dwie kwestie. Przede wszystkim brak precyzyjnych regulacji prawnych, które mogłyby sankcjonować kwestie związane z tym, jak ułożyć te relacje między pracownikiem i pracodawcą. Chodzi tutaj chociażby o kwestie rozliczenia kosztów, kwestie organizacji stanowiska pracy, te elementy z tym związane i w tym również dla nas bezpieczeństwo, higienę pracy, jak również kwestie związane z czynnikami psychospołecznymi, które mają istotne znaczenie, czyli to, że praca wchodzi do mieszkania prywatnego pracownika, zaburza też tą przestrzeń rodzinną, z którą mamy do czynienia i wiemy, że pracownicy zajmowali się dziećmi, wykonywali codzienne czynności polegające chociażby na przygotowaniu posiłków, a jednocześnie wykonywali zadania. I do czego zmierzam? Do tego, że tym kolejnym elementem takim newralgicznym w tych relacjach to są kwestie właśnie związane z tym, że ten czas pracy pracowników
wygląda inaczej niż według przepisów takich sztywnych kodeksu pracy i to też wymaga uregulowania, bo mamy co prawda normy ochronne, które mówią o tym, jaki jest ten maksymalny czas pracy, jak powinny wyglądać kwestie odpoczynków. Niemniej jednak w przypadku pracy zdalnej ta formuła łączenia życia prywatnego z życiem zawodowym zmienia diametralnie ten nacisk i tutaj rzeczywiście trzeba pomyśleć o takich rozwiązaniach bardziej elastycznych. Więc podsumowując krótko, z punktu widzenia doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy, to co jest najważniejsze, no to kwestia rzeczywiście uregulowań prawnych, jasnych, przejrzystych, precyzyjnych, żeby wszystkie strony stosunku pracy, również instytucje kontrolne wiedziały, jak te przepisy kontrolować, jak układają się relacje między pracownikiem a pracodawcą. Kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, bo zapewne Państwo słyszeliście, że mówiłam o tym, że również wypadki podczas pracy zdalnej się zdarzały. Te wypadki miały charakter również wypadków ciężkich, które powodowały trwały uszczerbek na zdrowiu pracowników, jak również kwestie związane z czasem pracy oraz czynnikami psychospołecznymi, stresem, który jest spowodowany izolacją z grona współpracowników, brakiem wsparcia z organizacji. To są wyzwania, musimy tutaj postawić kropkę, pani minister, niestety. Się musimy mierzyć. Bardzo dziękuję pani za wypowiedź. Przypomnę, naszym gościem była główna inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Chrycko. To była rozmowa w Biznes 24. Bardzo dziękuję za nią. Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych.